dwa razy w ciągu roku widzimy kapłana ubranego w różowe szaty. Trzecia niedziela Adwentu i czwarta niedziela Wielkiego Postu. W samym środku tych postnych czasów Kościół Święty przypomina nam, że wtedy, gdy pościmy, nie mamy być smutni, tylko raczej wręcz przeciwnie. Na początku Wielkiego Postu Kościół przypomina nam te słowa Pana Jezusa, że wy, gdy pościcie, to namaśćcie waszą twarz i radujcie się. I dzisiaj słyszymy dokładnie to samo z ust świętego Pawła. Ale te słowa, które słyszymy w dzisiejszej lekcji, zasługują na bardzo dokładne, wnikliwe zbadanie. Święty Paweł rozpoczyna: bracia, weselcie się w Panu zawsze. Mówię powtórnie, weselcie się. I już sam fakt tego, że święty Paweł mówi, że zawsze mamy się weselić, pokazuje, że nie chodzi tutaj o jakąś emocjonalną radość. Ta jest rzeczą zupełnie od nas niezależną. Nasze emocje reagują na jakieś bodźce, które przychodzą, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz, i są po prostu reakcją naszego organizmu. Tego nie da się wymusić, a jeśli człowiek próbuje to wymusić, to kończy się raczej gorzej niż lepiej. Jest natomiast radość, która jest zależna od naszej woli. Jest to radość tego sprawiedliwego serca. Jest to radość tego człowieka, który ma to, co kocha. Gdy coś naprawdę kochamy i jesteśmy w kontakcie z tym czymś, co kochamy, wtedy po prostu się radujemy. Człowiek, który naprawdę Pana Boga kocha i jest z Nim zjednoczony, będzie radosny, będzie spokojny. Wtedy nawet jeśli przyjdą właśnie burze, przyjdą te bodźce z zewnątrz niepokojące, to pomimo tego, że na początku mogą w pewnej chwili przerazić, mogą poruszyć tą duszą, to taka dusza spontanicznie ucieka się do swojego Pana, wraca do obiektu swojej miłości. Jeśli faktycznie stawia Pana Boga na pierwszym miejscu, no to przecież Boga nikt nam nie odbierze i taka dusza faktycznie potrafi radować się zawsze. Jest to ta wielka moc, moc wiary. Jest to to, co wyróżnia, a przynajmniej powinno wyróżniać tych, którzy faktycznie z Panem naszym Jezusem Chrystusem przez łaskę są zjednoczeni. Weselcie się w Panu zawsze. Dalej czytamy. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Ta skromność tutaj moim zdaniem nie jest najlepszym tłumaczeniem tego słowa. W Wulgacie słyszeliśmy przed chwilą odśpiewane słowo modestia. Modestia wprawdzie może oznaczać skromność, ale może oznaczać również łagodność. I tutaj będzie to raczej tradycyjnie, raczej też tłumaczone jest to właśnie w ten sposób. Jako łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Jest to w kontekście zdecydowanie bardziej powiązane. Z radości faktycznie wypływa łagodność, bo gdy człowiek nie ma spokoju w sercu, no to wtedy łagodny być nie potrafi. Jeśli ma spokój w sercu, a w ten sposób objawia się ta prawdziwa radość wynikająca ze zjednoczenia z Panem Bogiem przez spokój w sercu, ten człowiek faktycznie potrafi być łagodny. Jest to dla niego niejako naturalne. I tutaj od razu może pojawić się pewna wątpliwość albo pewne niezrozumienie, cóż znaczy ta łagodność. Otóż my mamy tutaj być może pewne wykrzywienie. Być może nam łagodność kojarzy się z jakąś pobłażliwością. A to są zupełnie dwie różne rzeczy. Jedna jest cnotą, druga jest przywarą, a więc są to rzeczy dokładnie przeciwstawne. Pobłażliwość polega na tym, że człowiek nie potrafi podjąć działań, które są dla kogoś przykre, pomimo tego, że są one potrzebne. Dlatego jest to wada. Wada, która wychowawczo może człowieka zniszczyć, może skłonić, może sprawić, że człowiek nigdy nie nauczy się tego, co jest faktycznie dobre, a co złe. Nigdy nie wyrobi w sobie
tych sprawności, które są potrzebne, żeby pokonać swoje skłonności. Człowiek, który ma pobłażliwego rodzica czy pobłażliwego wychowawcę, to człowiek wiecznie nieszczęśliwy. Człowiek, który nieustannie oczekuje, że wszyscy będą dookoła niego skakali i będą zapewniali to, czego on akurat chce. To człowiek i sam, który sam jest nieszczęśliwy i który nieszczęśliwymi czyni tych, którzy są dookoła niego. Natomiast łagodność jest czymś zupełnie innym. I człowiek, który wypowiada wyrok śmierci, sędzia, który wypowiada wyrok śmierci, może praktykować łagodność. Nie ma ona nic wspólnego z pobłażliwością. Nie ma ona nic wspólnego z jakimś niewymierzaniem sprawiedliwości. Czasami nawet wręcz przeciwnie. Czasami właśnie domaga się ona sprawiedliwości, a więc na czym ona polega? Przede wszystkim polega ona na opanowaniu naszej władzy gniewliwej. Władza gniewliwa służy do tego, jest to emocjonalna władza naszej duszy, która służy do tego, żebyśmy bronili się przed tym, co jest w jakiś sposób nieprzyjemne, a docelowo, co w jakiś sposób dla nas niebezpieczne. Musi ona zostać odpowiednio opanowana poprzez cnotę męstwa, tak żebyśmy potrafili używać jej tam, gdzie potrzeba. I tutaj właśnie wchodzi ta cnota łagodności, która służy konkretnie do tego, żeby nie angażować władzy gniewliwej tam, gdzie tego nie potrzeba. No bo bardzo łatwo może się ona pojawić w sytuacji, gdzie gniew będzie zupełnie nieskuteczny, gdzie on zaszkodzi. Gdy ktoś zrobi coś, co jest dla nas nieprzyjemne, to bardzo łatwo. No, to jest doświadczenie, które chyba każdy z nas bardzo dobrze zna. Pojawia się wtedy gniew, który może doprowadzić do tego, że reagujemy w sposób niestosowny i czasami nasza reakcja powoduje jeszcze większe zło niż to, które tą naszą reakcję spowodowało. Łagodność polega na tym, że wciąż kochamy tego, który dopuszcza się jakiegoś zła, który jest obarczony jakąś niedoskonałością i ona pozwala nam znaleźć najlepsze środki do tego, żeby go naprawić. Czasami, jak wspomniałem, nawet sędzia wypowiadający wyrok śmierci może ją praktykować, bo ona nie sprzeciwia się sprawiedliwości. Jeśli miłość i sprawiedliwość domaga się tego, żeby nawet wydać tą karę ostateczną, to jak najbardziej może to być faktycznie cnotliwe i niesprzeczne z łagodnością. Natomiast oczywiście, że będzie sprzeczne z łagodnością, jeśli jakakolwiek kara, nie tylko ta ostateczna, ale jakakolwiek nawet najmniejsza, będzie wynikała po prostu z naszego gniewu, po prostu z naszego emocjonalnego poruszenia. Nie będzie ona wynikała ze sprawiedliwości, czyli z aktu naszego rozumu. Wtedy będziemy mieli do czynienia z gniewem. Jeśli panujemy nad tym gniewem i rozumem, szukamy tego, co będzie najlepsze, tej reakcji, która będzie najbardziej sprawiedliwa, najbardziej adekwatna, najlepiej pomoże i temu, który sam zrobił coś złego i wszystkim, którzy w jakiś sposób zostali tym dotknięci, wtedy praktykujemy właśnie wiele cnót i sprawiedliwość, i roztropność, i między innymi również łagodność. I łagodność jest cnotą, która ma niezwykłą moc apologetyczną. Dlatego o tym tutaj mówi święty Paweł. Radujcie się zawsze i niech wszyscy widzą waszą łagodność. Jest ona tutaj pokazana jako bezpośredni skutek naszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Znowu, bo dlaczego pojawia się ten gniew? Dlaczego brakuje nam tej łagodności? Przeważnie dlatego, że coś jest dla nas tak bardzo cenne. Jesteśmy do czegoś tak bardzo emocjonalnie przywiązani, że nie jesteśmy w stanie znieść nawet myśli, że coś utracimy. To mogą być różne rzeczy. To może być chociażby nasze dobre imię. Gdy ktoś w jakikolwiek sposób nas obrazi, może w obecności kogoś, na kim nam szczególnie zależy, no to wtedy emocje wybuchają. Dlaczego? Dlatego, że coś tutaj, w tym przypadku moje dobre imię, kocham tak bardzo, że potrafi mi to przesłonić, tą miłość do Pana Boga. Jeśli ona jest na pierwszym miejscu, jeśli nic jej nie przesłania tutaj na ziemi, to nic nie będzie powodowało tak silnych emocji, że zasłonią one tą miłość wobec Pana Boga, zasłonią one Pana Boga. To jakaś złośliwość, jakieś zło, którego doświadczymy, spowoduje pewne emocje. Tak, ale stosowne, bo jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu,
to wszystko inne już układa się na swoje miejsce i wtedy reakcja emocjonalna może być właśnie nawet dosyć gwałtowna, ale na właściwym miejscu i może ona nawet pomóc do tego, żeby właśnie nie wpaść w pobłażliwość, żeby nie zlekceważyć tego zła, które gdzieś tam się dzieje, tylko faktycznie zareagować w sposób adekwatny. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy to wszystko się poukłada i wtedy radość, spokój króluje w naszej duszy i łagodność jest wtedy tym wielkim świadectwem mocy. To jest ta radość i ten pokój i właśnie łagodność pierwszych męczenników, którzy z radością potrafili iść, aby życie na arenie oddać. Pan jest blisko. Jakże adwentowe słowa, które słyszymy chwilę później u świętego Pawła. Pan jest blisko. I w tym sensie, że jest jako sędzia blisko każdego z nas. Chociażbyśmy mieli nie zobaczyć tego wielkiego sądu powszechnego, jeszcze mam na myśli tutaj za naszego życia, jeśli ma on nie zastać nas żyjących, to i tak ten sąd jest blisko, bo godzina naszej śmierci z każdą sekundą jest już coraz bliżej. Ale też Pan jest blisko, jest tutaj, jest w Najświętszym Sakramencie, jest blisko cały czas. Przyjdźmy do Niego, napełniajmy Nim nasze serce po to właśnie, aby napełniła je również radość i pokój. Nie troszczcie się o nic. Nie oznacza to, że mamy lekceważyć to wszystko, tylko właśnie umieścić to na właściwym miejscu. Troska, emocjonalna troska łatwo staje się właśnie czymś niewłaściwym. Łatwo może być świadectwem tego, że nasza miłość jest niewłaściwa. Człowiek, który emocjonalnie bardzo mocno się o coś troszczy, najprawdopodobniej stawia tą miłość gdzieś za wysoko. Najprawdopodobniej, czy przynajmniej czasami przesłania ona tą miłość do Pana Boga. I bynajmniej nie ma to nic wspólnego z tym, że trzeba wszystko lekceważyć. Człowiek, który kocha Pana Boga, będzie potrafił tym rzeczom doczesnym, rzeczom tego świata poświęcić dużo więcej uwagi niż ten, który postawi je na pierwszym miejscu. Właśnie dzięki temu spokojowi, dzięki roztropności ten człowiek będzie miał czyste spojrzenie i dlatego będzie potrafił wymierzyć ten czas dużo, dużo lepiej. A więc nie troszcie się, oczywiście chodzi o tą nadmierną, emocjonalną troskę wynikającą z niewłaściwej miłości. Nie troszcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie. Te troski, które nas dotykają, te trudności, które nas spotykają, powierzajcie Panu na modlitwie. To jest to, o czym dosyć często mówię. Mówmy Panu Jezusowi na modlitwie o tym, co nas boli, czego się boimy. W ten sposób uczymy się stawiać te różnego rodzaju troski, które mogą świadczyć też gdzieś o niewłaściwym przywiązaniu. Wtedy pokazujemy to Panu Jezusowi. Jak chory, który przychodzi do lekarza i wskazuje, co go boli. Wtedy Pan Jezus może te rany powoli leczyć. A pokój Boży, no właśnie, pokój, który wynika z tej radości, pokój, który przewyższa wszelkie pojęcie. To jest pokój, który przerasta wszelką mądrość, wszelkie pojęcie, każde zrozumienie. Ten pokój jest czymś ponad tym, co najważniejsze, najpiękniejsze. To jest pewnie nawiązanie do herezji gnostyckiej, która uważała, że jest jakaś wiedza tajemna, jakieś poznanie, którego człowiek musi dostąpić. I to jest coś najwyższego, najwspanialszego. Najprawdopodobniej do tego tutaj święty Paweł nawiązuje. Pokój Boży przerasta wszelkie pojęcie, wszelkie zrozumienie, każdą filozofię, każdą nawet najwznioślejszą myśl. To pokój Boży sprawia, że wszystko się w życiu układa, a nie, a jeśli człowiek próbuje to zrobić swoim własnym rozumem, to najprawdopodobniej gdzieś tam pobłądzi. Bo jeśli nie umieścił Pana Boga na pierwszym miejscu, to i rozum nie znajduje swojej kotwicy, bo i zgodne z rozumem jest to, żeby Boga na pierwszym miejscu umieścić. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Serc naszych, niechaj strzeże naszej woli i umysłów naszych. Ten pokój sprawi, że będziemy faktycznie żyli zgodnie z naszym rozumem i z naszą wolą. Ten pokój będzie bronił wyższych władz naszej duszy przed opanowaniem przez niższe władze. Ten pokój będzie bronił tych wyższych władz naszej duszy, rozumu i woli przed grzechem. Ten pokój
będzie nas bronił w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.